Niektóre drogi to są fatalne. Roselta, nie? To jest ulica, ona jest skandaliczna. Dołowe górki to szok. I dlatego są wypadki, nie? Ja się nie dziwuję kierowcom. Nie wiem, skąd te dziury są, bo by trzeba było wziąć przykład. Na przykład jak w Skandynawii. Tam są jeszcze gorsze zimy jak u nas, nie? I trzeba by było, ktoś by musiał pojechać z Radia Piotrków i zobaczyć przed zimą drogi i po zimie. Czy u nich są też takie dziury, czy nie? A jak u nich nie ma, to znaczy, że u nas są partacze i trzeba wymienić ludzi na nowych ludzi, żeby dali dobry materiał, to wtedy nie będzie dziur. Trzeba wziąć przykład ze Skandynawii. Teraz tragedia. Tragedia, bo sam jeżdżę. Dziury, no po zimie, nie? No bardzo złe są drogi w Piotrkowie. Mhm. Bardzo dużo jest tych dziur takich pomrozowych. Mhm, po zimie, tak. Która ulica według pana jest w najgorszym stanie? Tu na pewno Roosevelta, Żelazna chyba. To akurat co jeżdżę, to dziury są, tak. Nie wydaje mi się, żeby w Stanach na przykład, czy w Niemczech, też są podobne zimy tam we wschodnich Stanach, żeby no po zimie takie dziury od razu były już w trakcie zimy. A która ulica najgorsza według pana? Tam chyba Sikorskiego jest, są dziury straszne. Sienkiewicza jechałem z góry nawet, no to trudno ominąć w ogóle dziury. Głębokie takie, fatalnie jest.
Madej Ludwik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Radomska. Sam jestem mocno zaskoczony niedużym rozmiarem tych szkód pozimowych, które ujawniły się teraz. Przy czym no, tutaj muszę powiedzieć, że wydaje się, że jest to z jednej strony wynik dość umiejętnie prowadzonej akcji Zima, bo staramy się powiedzmy tutaj oszczędnie dozować te mieszanki, które też przyczyniają się w jakiejś mierze do uszkodzeń nawierzchni. A ponadto prace konserwacyjne, które są realizowane w trakcie roku, więc myślę, że kilka elementów na to się składa. Niemniej jednak mam świadomość, że jest przed nami sporo do zrobienia, ale w pierwszej kolejności staramy się usuwać te ubytki, czy eliminować te ubytki, które stwarzają realne zagrożenie.